Pusz klikbajtowy tytuł do dziury. No i padło parę ciekawych propozycji. 90% deweloperów nie poradziło sobie z tym bugiem. Nie wiesz, co sobie klient zażyczył. Zobacz w Tasku XXX. No i tak dalej. A w dzisiejszym odcinku wyraźnie testowe delegowanie. Zaczynamy. Piątek, piątunie, piąteczek? Ok, zaczynamy. E, tak, zapomniałem się przełączyć. Naszym pierwszym artykułem jest artykuł poświęcony modelom, wyroczniom i no, jakości. E, co mnie najbardziej zaciekawiło w tym artykule jest trochę sposób pisania. Autor definitywnie nie jest nativem, ale ze sposobu jaki pisze powoduje, że moim zdaniem ten artykuł właśnie się ciekawie czyta. Bardzo mi się spodoba jego model, że on wpierw zaczyna od tego, mówić, czym jest na przykład dla niego model, czy tam orakul w takim kompletnie odcięciu od rzeczywistości. Później wchodzi w bardziej detale. I bardzo mi się spodoba, co zrobił z modelem. I to jest główna część, do której to wszystko to trafiło. Sekunda, potrzebuję szyłka wody. I to jest, dlaczego to, to trafiło. I zaczynamy od tego, że autor mówi, że model to jest jak coś rozumiemy. Model jak coś rozumiem. Model is, co is rozum, model to co rozumiem. Model to co zrozumiałem. Yy, model to co muszę zrozumieć. Yy, I model jest także co, to, czego nie rozumiem, i nie jestem tego świadom. Na sami wchodzi tutaj pewne wywody, ale też chodzimy tak dalej. I ma jeden przykład, który, yy, też, który nie do końca do mnie przemawia, bo on to porównuje, że w pewnym sensie model nie musi być tylko diagramem. I na przykład podaje, że przykładem modelu takiego, który nie jest diagramem, jest Konstytucja Indii, czyli podejrzewamy, że jest to obywatel Indii, i, i w którym on mówi, że Konstytucja jest w pewnym sensie modelem, jak działa to społeczeństwo. I chyba zaczynam to rozumieć, chyba zaczynam kłamać, o co mu chodzi, bo w pewnym sensie to jest koncept, który przekazuje pewne zasady, które są dla nas bliskie. Wydaje mi się, że to też pokazuje problem z takimi modelami, że one potrafią się przestarzać. Bo czy Konstytucja dalej odpowiada za obecnie, jak to wszystko działa? No, niekoniecznie. Ehm, dalej autor wchodzi już w dyskusję na temat wyrośni testowych i tu przyznam się szczerze, mi się trochę częściej czyta ciężej czytało. Ja najbardziej lubię powiedzieć, że wyrośnia testowa to jest coś, czym, czy coś porównujemy, czyli mamy jakiś problem, mamy coś, czego e, nie mamy punktu odniesienia, nie mamy dokumentacji, musimy do czegoś się odnieść. Czyli na przykład powiedzmy, że robimy sklep nowy jakiś, to. Na przykład Amazon lub inne sklepy są naszą przez testową. Autor tutaj coś ciekawego mówi, żeby nie mylić wyroczni z heurystykami, bo heurystyki to jest, jest ich wiele więcej, a wyrocznia testowa może być jedną z heurystyk. I tu się zgadzam. E, no dalej autor wchodzi w dyskusję na temat e, e, postrzegania jakości, że e, i tutaj coś ciekawego się powiedział, to jest pierwsze zdanie, że to co doświadczamy e, żeby, I tutaj właśnie tutaj trochę jest problem z jego pisaniem. We experience and experience is emotion, czyli my coś doświadczamy, a nasze doświadczenia to są emocje. Wydaje mi się, że nie jestem 100% pewien, ale jest to też z perspektywa, której nigdy nie patrzyłem, że, yy, że po prostu jakość to jest emocja. I w pewnym sensie się zgadzam, no bo jak coś nie działa, to towarzyszą temu jakieś negatywne emocje. Z drugiej strony, jeśli coś dobrze działa, to towarzyszy temu happiness, czy się no. Okej, okay. chyba tak, bo to teraz na bieżąco i tak się zastanawiam. Ja dużo grałem w Destiny, o czym rozmawialiśmy już parokrotnie, i jest coś takiego niesamowitego w wypadku Destiny, jak się korzysta z tych broni, jak się z nich strzela, zwłaszcza jak się strzela na padzie. Jest ten feedback, spada i wizualny i tak dalej, powodujący, że jest to bardzo satysfakcjonujące, że to jest super zrobione i to jest właśnie wynika z tej jakości, z dbałości o detale i tak dalej. Podobnie teraz na przykład gram w Horizon Forbidden West na PlayStation 5 i pad tutaj ma bardzo dużo takich dodatkowych funkcji związanych z przekazywaniem feedbacku i ten feedback wizualny z dotykowym powoduje, że strzelanie z łuku i tak dalej naprawdę jest ciekawym odczuciem. I jakby to było wiele źle zrobione, to by wkurzało, ale jakby to zrobiło średnio, to bym pewnie nawet nie zwracał uwagi, że to jest tak dobrze zrobione. Więc chyba ma rację. Jak na początku nie byłem przekonany, tak, teraz się przychylam do jego wersji, więc jestem ciekawy, jak Wy to widzicie. Naszym następnym artykułem jest na temat delegacji. W tym tygodniu miało, inaczej, dwa tygodnie temu już miało wrócić. Nie, wróć. W tym tygodniu we wtorek. Zapomniałem powiedzieć, który jest dzisiaj dzień, o, jeny, Dzisiaj jest piątek, 11 marca. Niezłego się nie stało. A więc we wtorek miało wrócić e, IT e, przepraszam, e, IT projekt produktywność. Trochę nie udało mi się wyrobić z rzeczami. Plan jest, żeby wrócił w przyszłym tygodniu, e, bo trochę niestety mam zaległości i trochę to wynika właśnie, wchodzimy tutaj czego między innymi to się dzieje, to jest sposób tematy na delegację i tak dalej. Autor pokazuje macierz Eisenhowera. Ja z macierzem Eisenhowera spotkałem się po raz pierwszy w listopadzie. Pokazał mi ją mój przełożony. I jest to, w sensie inaczej, pewne rzeczy z tego związane znałem, ale nie w tej formie. Jest to sposób na podejmowanie decyzji, co robimy, czego nie robimy. Więc rysujemy sobie w uproszczeniu tabelkę, którą dzielimy na cztery części i mamy w efekcie dwie linie. Jak coś jest ważne, jak coś jest pilne. I mamy w konsekwencji tego, powstaje nam taka tabelka, w której mamy rzeczy, które powinniśmy powiedzieć nie, bo są mało pilne, mało ważne. Są rzeczy, które są pilne, ale yy, mało ważne. Yy, no to to powinniśmy zdelegować. Oczywiście, zakładając, że jesteśmy w pozycji, w której możemy to zdelegować, bo nie zawsze tak jest. Ja na przykład pewne rzeczy, mimo że jestem lidem, to nie odpowiadam bezpośrednio za ludzi, że pewnych rzeczy nie mogę zdelegować, yy, no. Ale są rzeczy, ale za to są rzeczy, które właśnie mogę się zastanowić, czy one są na zrobienia teraz. Na przykład, jeśli coś jest bardzo ważne i bardzo pilne, powinniśmy zrobić to teraz. Jeśli coś jest mało ważne, ale no, jest ważne, ale nie pilne, to powinniśmy to zaplanować. Jest to bardzo fajna metoda, żeby o pewnych rzeczach myśleć. Ja w pewnym sensie jak biorę sobie jakieś takie zadania, to zawsze patrzę, jakbym je gdzieś przydzielił. I bym mniej więcej tak to pasował. Mój problem jest, że za mało czasu spędzam w Części, których chyba powinno spędzać się najwięcej czasu, czyli rzeczy, które są zaplanowane i po prostu do zrobienia później. Ehm, no, polecam, artykuł wchodzi tutaj mniej więcej w większe detale o tym, co mówię. I, te, I to, jak chcecie się lepiej zapoznać z macierzą Eisenhowera, to ten artykuł jest dobrym punktem do tego. No więc podsumowując, dzisiaj Maciek zapomniał który jest powiedzieć, który jest dzisiaj dzień. Pierw porozmawialiśmy sobie na temat modeli, wyroczni testowych i w ogóle tematu odczuwania jakości, gdzie bardzo mnie zaskoczyło spojrzenie, że jakość jest emocją. Nigdy o ten sposób nie myślałem. Muszę, muszę chyba z tą myślą trochę więcej popracować i zobaczyć, co z tego wyjdzie. Naszym drugim artykułem była prezentacja Macieża Eisenhowera jako metodę priorytetyzacji. No i to wszystko na dzisiaj. Lajkujcie, subskrybujcie i miłego weekendu.